Jeśli tak jak my złaknieni jesteście dobrego futbolu, to dobrze trafiliście, bo dziś spodziewamy się nie lada widowiska. Początek transmisji wkrótce. Halo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Dzisiejsze spotkanie będzie wraz ze mną komentował Jacek Laskowski. Ja nazywam się Tomasz Smokowski. Dzisiaj obejrzymy spotkanie fazy grupowej rozgrywek CONMEBOL Libertadores. Atmosfera na trybunach niesamowita i mamy nadzieję, że przełoży się to na poziom meczu. Kibice gospodarzy domagają się dziś zwycięstwa od swych ulubieńców, którzy w pierwszym spotkaniu grupowym CONMEBOL Libertadores ulegli przeciwnikom. Jeżeli i dziś nie zdołaliby zdobyć punktów, ich sytuacja stanie się nie do pozazdroszczenia. A taką jedenastką zagrają dziś gospodarze. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola, spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. Oto skład gości na to spotkanie. Ustawienie wygląda na 1-4-4-2 z nieco cofniętym napastnikiem. Prawda, Jacku? Tak, i ten napastnik stanowi klucz tej formacji, bo ma za zadanie dyrygować całym atakiem. To przez niego przechodzić będzie większość piłek i to on będzie decydować, czy atak rozwinie się skrzydłem czy środkiem. Defensywny pomocnik rywali na pewno skupi na nim swoją uwagę. Dosyć gadania. Zaczynamy grę. Szukają okazji, budują akcję. Coraz bliżej podchodzą pod pole karne. Strzał z daleka. Uwaga, nie tak to miało wyglądać. Niebezpiecznie. Upiekło mu się. Najpierw zrobił rywalom prezent, ale potem zrehabilitował się. Cóż, kto daje i odbiera, a tak na poważnie, zagrał trochę nieodpowiedzialnie, jednak zdołał naprawić swój błąd, a to najważniejsze. Ze skrzydła w szesnastkę. Piłka przejęta po dośrodkowaniu, ale atak wciąż wywiera presję. W piłce nożnej niczego nie można być pewnym, ale teraz wszystkie oczy zwrócone są na niego. Czego się po nim spodziewasz, Jacku? Mało kto tak prowadzi grę i rozumie się z drużyną. Nie zdziwię się, jeśli totalnie zdominuje środek pola, zawiadując większością akcji zespołu. I nie jest przy tym istotne, czy osobiście coś strzeli, bo tak czy siak obrona musi się mieć na baczności. Strzał potężny, ale siła nie zastąpi precyzji. Bramkarz odprowadził piłkę wzrokiem hen poza boisko. Miejmy nadzieję, że wróci. Bramkarz w opałach. Ale piłka trafia do bramkarza. Ten stanął na wysokości zadania. Nie daje się teraz zatrzymać.
Nie przeszła ta centra, ale to nie koniec. Atak pozycyjny. Szukają okazji, by objąć prowadzenie. Strzał z daleka, ale bramkarz nie dał się zaskoczyć. Pokonuje kolejne metry, świetnie radzi sobie z piłką. Znakomicie teraz zagrał w obronie, piłka odzyskana. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Popatrzmy, jak ten napastnik wygląda w ujęciu statystycznym. I niestety, tu też mamy potwierdzenie, jak bardzo zawodzi pod bramką rywala. Spodziewaliśmy się, że rozgości się dzisiaj, jeśli nie na liście strzelców, to chociaż w polu karnym przeciwnika, ale nic z tego, nie szarpie, nie kombinuje. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. I rywal zostaje w tyle. Dobre ułożenie ciała przy tym strzale głową, ale jednak bramki nie ma. Było naprawdę blisko, piłka minęła cel o centymetry. Groźne teraz natarcie. Jak to rozegrają? Opcji mają kilka, zresztą popatrzmy. Teraz uwaga, agresywny pressing przynosi przechwyt. Może być z tego okazja. Dobra akcja, obrona może być w opałach. Dośrodkowanie mogło być lepsze, bez trudu połapali się przeciwnicy. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. No, trudno się teraz dziwić temu pressingowi. Sami się o to proszą. Coś wisi w powietrzu. Ładnie przesuwają grę do przodu. Uwaga, posyła piłkę w pole karne. Jest komu zagrać. Nie, nie będzie z tego bramki. Udało się odzyskać posiadanie. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. Ależ bomba! Ale bramkarza tej klasy nie da się zaskoczyć takimi strzałami. No i proszę, znakomicie założony pressing. Udało się odzyskać piłkę. I proszę Państwa, ekipa gospodarzy zdobywa pierwszą bramkę, a kibice szaleją. Czy zespół gości stanie na wysokości zadania? Okaże się już niebawem. Tylko spójrzmy na to potężne uderzenie z daleka. Było trochę miejsca, moment nieuwagi rywala, no i proszę. Do końca nie zostało wiele i ten gol może rozstrzygnąć o wyniku. To chyba...
chyba nie było z premedytacją, ale wydaje się, że powinny być konsekwencje w postaci kartki. Tak, sędzia teraz uznaje, że to wykroczenie zasługuje na żółtą kartkę. Pełna zgoda, popieram decyzję. Dokładne dośrodkowanie na dalszy słupek. Bramkarz robi swoją robotę, ale akcja trwa. Tak, teraz pokazał, co potrafi. Bardzo ważna była ta akcja. Ona mogła przesądzić o wyniku. Bramkarz broni i przedłuża ich nadzieje, które jeszcze się tlą w tej końcówce. Bez wątpienia było przewinienie. Będzie rzut wolny. Będą teraz jeszcze 2 minuty do liczonego czasu. Koniec meczu. Fantastyczny doping poniósł dzisiaj ekipę gospodarzy do zwycięstwa. Wiele zespołów po porażce ma trudności, by utrzymać bojowego ducha i odpowiednią atmosferę w drużynie. Ale nie w tym przypadku. Przegrana tylko zmobilizowała tę ekipę, a dzisiejsze zwycięstwo jest tego dowodem.